Moim pierwszym wyzwaniem będzie podróż rzeką Surinam. Freddy od kilku dni szykuje mi łódź. Pomagałem mu, ale to on jest tu majstrem. Wydrążony kadłub rozepcha para wodna. Łódź wypełnia się suszem, oblewa paliwem i przygotowuje do podpalenia. Żar zamieni wodę w kanu w parę, przez co drewno stanie się elastyczne. Co ciekawe, Salisze, mieszkańcy Ameryki Północnej, postępowali tak setki lat temu z bardzo podobnymi łodziami, wykonanymi z cedru. A teraz mogę zobaczyć to na własne oczy. Odwracamy kadłub do góry dnem. Pora rozpalić ogień. Mówi, że nie da się określić, ile to zajmie. Mistrz po prostu wie, kiedy łódź jest gotowa. Freddy dorzuca do ognia, by podnieść temperaturę. Ale gorąco, bije od niej żar. Po godzinie odwracamy łódź, by dno uległo zwęgleniu. Freddy i jego ludzie dodają rozpórki stopniowo rozszerzające kadłub. Kiedy osiągnie oczekiwany kształt, damy mu ostygnąć. Chodzi po nim boso, sprawdzając temperaturę. Mówi, że szkoda mu butów, bo mogą się spalić. W środku musi być bardzo gorąco.